Dobry, szanowni państwo, witam państwa w tym bardzo ważnym dniu. Dzisiaj jest 11 stycznia, początek roku niedawno był, a my już zaczynamy największą inwestycję, jaka była do tej pory w naszej gminie, która jest warta ponad 15 milionów złotych. To są ogromne środki, bez wsparcia z Unii Europejskiej, bez wsparcia ze środków przeciwdziałania COVID-owi nie byłoby możliwe rozpoczęcie tej inwestycji. Wszystkie środki są zabezpieczone i czekają na wydatkowanie. W związku z tym wszystko jest tak, jak należy pod względem finansowo-formalnym. I przekazuję głos pani kierownik referatu inwestycyjnego z Urzędu Gminy, która będzie prowadziła tą inwestycję. Dzień dobry państwu. Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach. Zaplanowana jest w okresie 2022-2024. Pierwszy etap obejmuje ulicę Rysią, Puchaczy, Zawiłą, Wspólną i Mazowiecką. W ramach pierwszego etapu zostanie wybudowany odcinek o długości ponad 1100 metrów. Wykonawcą robót jest firma Meliorex, reprezentowana przez pana prezesa Piotra Paciorko, pan kierownik budowy Szymon Czapiewski i do kontaktu pan kierownik robót Sławomir Kendra. Panie kierowniku, miło mi jest przekazać dokumenty, dziennik budowy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, proszę, żeby pan prezes może coś powiedział o firmie swojej. Z naszej strony generalnie będziemy się starali, żeby ta praca przebiegała jak najsprawniej. Dlaczego też chcemy wykorzystać ten okres zimowy, żeby zdążyć przed tymi roztopami jeszcze w tym pierwszym etapie. No wiadomo, budowa to jest jakby żywy organizm, także będzie różnie, tak? Będziemy naprawdę starali się, żeby tu szybko to zrobić i ogarnąć, ale to też będzie jakby wymagało też od państwa dużej pomocy, żeby po prostu no, nam nie utrudniać tej, że tak powiem, realizacji. My jesteśmy generalnie spod Suwałk, z Raczek. Działamy na rynku już 32 lata w tej branży wodno-kanalizacyjnej, także to tyle co o nas, no i fachowcy, tak. Czyli macie duże doświadczenie. Dokładnie tak. Firma Nieczar. Cieszę się. Tak jest. Macie więcej niż Wojsko Obrony Terytorialnej. Czyli dobry początek. Jeszcze chciałbym powiedzieć, bo za chwilę wbijemy pierwszą łopatę i pierwszą koparkę w tą budowę, ale również chciałem podziękować radnym naszej gminy, którzy zdecydowali się na tą trudne głosowanie w sprawie wkładu własnego na tą inwestycję i emisji obligacji, które będziemy spłacać przez najbliższe kilka lat. W związku z tym myślę, że brawa za odwagę dla tych, którzy się tego podjęli. Dziękuję. To zapraszam do pierwszej koparki, pierwszej łopaty. Wziąłem łopatę tak symbolicznie. Wampir! Borujesz. A to na środku? Dobra, oczak nie dał.